wewnątrz i zewnątrz sterowność. Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa, wita Was Marzena Śmigielska. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie oraz pamiętajcie o tym, aby po filmie zostawić łapkę w górę. Czy Ty też masz dwoje lub więcej dzieci i choć pochodzą one od jednych rodziców, diametralnie się od siebie różnią? Ja tak mam, a różnica między nimi polega m.in. na sposobie podejmowania przez nie decyzji. Każdemu z nas zależy, aby nasze dzieci były w dorosłym życiu niezależne w ich podejmowaniu, potrafiły polegać na własnych sądach i aby nie były podatne na wpływy osób trzecich. Taką samodzielność w podejmowaniu decyzji kreujemy w dzieciach od najmłodszych lat, a psychologowie nazywają tę cechę jako wewnątrzsterowność. Człowiek wewnątrzsterowny charakteryzuje się aktywną postawą, niezależnością od innych ludzi i zdolnością do podejmowania decyzji, ale także odpowiedzialnością za podjęte decyzje. Jak podaje Piotr Ligenza w swoim artykule, wewnątrzsterowność oznacza, że człowiek jest samodzielny, ale w kierowaniu swoim postępowaniem i decydowaniem o własnym życiu. Człowiek wewnątrzsterowny podejmuje rozumne decyzje w oparciu o własne zasoby psychiczne, czyli swoje uczucia, rozum i wolę. Jest zatem osobą autonomiczną i zdolną do tego, aby kierować swoim życiem w sposób niezależny od czyjegoś wpływu lub manipulacji. Potrafi przeciwstawić się naciskowi i obronić swoje zdanie. Nie oznacza to oczywiście, że osoby wewnątrzsterowne zawsze wiedzą, co należy robić. To, co je wyróżnia, to fakt, że potrafią racjonalnie i krytycznie przeanalizować sytuację oraz ocenić, czy posiadają wystarczający poziom wiedzy na temat danej kwestii, aby podjąć odpowiedzialną decyzję. A jeśli nie posiadają, potrafią ocenić, gdzie i w jaki sposób taką wiedzę uzyskać. Przeciwieństwem takiego sposobu podejmowania decyzji jest zewnątrzsterowność. Człowiek zewnątrzsterowny jest podporządkowany, bierny, oczekujący, konformistyczny, lojalny i wierny wobec tych, którzy sterują nim z zewnątrz. Jest niezdolny do samodzielnego podejmowania decyzji, woli, żeby te decyzje podejmowali za niego inni, bo nie potrafi brać odpowiedzialności za swoje czyny. Osoby zewnątrzsterowne są bardziej podatne na wpływ otoczenia lub zostały w jakiś sposób zmanipulowane. Często jedynie wydaje się, że dokonały racjonalnej analizy i że mają wystarczający poziom wiedzy na dany temat. Wówczas na tej podstawie podejmują decyzję i chociaż wydaje im się, że działają niezależnie i wiedzą, co robią, ich działanie jest tak naprawdę rezultatem wpływu czynników zewnętrznych. Na tej samej zasadzie człowiek bardziej wewnątrzsterowny wsłuchuje się w zdanie najbliższych i bierze pod uwagę ich rady, ale ostateczną decyzję jest w stanie podjąć sam po przeanalizowaniu własnych przekonań i wskazówek od innych. Człowiek zewnątrzsterowny chciałby czasami nieświadomie, aby to raczej inni podejmowali za niego decyzje. Prosząc o rady, tak naprawdę ma nadzieję, że ktoś podrzuci mu gotowe rozwiązanie. To ktoś taki, komu liceum wybrali rodzice, na studia poszedł tam, gdzie większość kolegów, zamiast zgodnie z zainteresowaniami. W wyborach natomiast głosuje na tego, który akurat wygrywa w sondażach. I często daje się naciągać na różne niepowtarzalne okazje, kupując rzeczy, których kompletnie nie potrzebuje. Wewnątrz i zewnątrz sterowność, jak pisze Piotr Ligenza, nie zależą od poziomu inteligencji, wykształcenia czy poczucia własnej wartości. Opisywana właściwość zależy raczej od kombinacji wielu cech osobowości. Ktoś może mieć bowiem znakomitą wiedzę i świetny zmysł krytycznej analizy, ale jest jednocześnie nieśmiały, aby obronić swoje własne zdanie przed otoczeniem. Ktoś inny, mimo niższej inteligencji, będąc wewnątrzsterownym, potrafi doskonale ocenić, że nie ma wystarczającej wiedzy i umiejętności do podjęcia odpowiedniej decyzji. Zatem pracujcie ze swoimi dziećmi i od najmłodszych lat uczcie ich wewnątrzsterowności, aby w przyszłości same potrafiły dokonać prawidłowego wyboru. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.